hala wielkości 150 metrów na 30, wysokości około 4 do 5 metrów. Wewnątrz utrudnienia to bardzo duże nagromadzenie materiałów palnych, materiały papiernicze, sprasowane ubrania w bardzo dużych ilościach, również substancje chemiczne, to jest mieszanki alkoholu, gaz zapalniczek. Stwarzało to bardzo duże zagrożenie dla ratowników pracujących wewnątrz hali. Już od pierwszych minut wiedzieliśmy, że wewnątrz hali nie powinno nikogo nie być. Na miejsce ogółem zadysponowane było 32 zastępy, nie tylko z Katowic.